Dziś jest piątek, 24 dzień kwietnia 2020 roku. Telewizja w wielkim kinie. Tomasz Witalik, witam i zapraszam na, mam nadzieję, ciekawe spotkanie i ciekawą rozmowę z fantastyczną piosenkarką, aktorką, tancerką, studentką 5 roku Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydziału Wokalno-Aktorskiego Specjalizacji Musical, a także odtwórczynią roli wspaniałej, niezapomnianej Anny German w spektaklu Anna i Anna w Teatrze Wariet Muza w Koszalinie. Moim Państwa gościem jest Martyna Michalak. Witam Państwa serdecznie. Cześć Martyna, witaj. Dobrze, że jesteś. Cieszę się, że jesteś. A właściwie powinienem powiedzieć: Martyna, gdzie jesteś? Ponieważ zawsze gość mojego programu znajduje się tu, po mojej lewej stronie. No, nie macie tu. Wiem, gdzie jesteś. No, ale wiadomo, ze względu na szczególne okoliczności panujące w Polsce i na świecie, no, nasza rozmowa musi się odbyć w inny sposób. Więc raz jeszcze witaj i zaczynamy naszą rozmowę. Jeszcze raz witam. No więc witaj Martyna raz jeszcze i na początku naszej rozmowy wypada zapytać, jak się czujesz i jak twoje zdrowie w tym szczególnym czasie, który trwa, czas epidemii, albo jak to woli pandemii, w każdym razie kwarantanny, jak sobie radzisz z całą tą sytuacją? Przyznam szczerze, że było to dla mnie trudne. Na początku było takie małe niedowierzanie, pandemia ze moich czasów. No ale trzeba było się z tym pogodzić. Nie ukrywam, że miewam też różne kryzysy, ponieważ z natury jestem osobą ekstrawertyczną, więc uwielbiam ruch, uwielbiam jak się coś dzieje, uwielbiam spotykać się z ludźmi, a w tym momencie jest to niemożliwe. Jednakże trzeba po prostu ten czas przetrwać, najlepiej jak się da, dbać o swoje zdrowie, o swoją odporność, no i później wrócimy do normalności, mam nadzieję. Now I'm towing my car through this hole in your roof. My position on a mess to one such a body tears in the room. Even paper today, time is over always. But to turn around, I'll redo the TV page. Ale powiedzmy, że jesteś teraz w bezpiecznym miejscu. Dom rodzinny w Pile. No wiadomo, Akademia Muzyczna w Gdańsku jest zamknięta z wiadomych powodów, ale ty nie masz domowych wakacji, no tylko przygotowujesz się pilnie do obrony pracy magisterskiej, no i do koncertu dyplomowego. W ogóle pewnie jeszcze piszesz pracę magisterską, więc powiedz, na jakim jesteś etapie i no, kiedy ta obrona? Na samym początku należy sprostować Twoje słowa, ponieważ jestem na licencjacie, na czwartym roku, roku dyplomowym, ponieważ nasz wydział ma dwa stopnie, ale z czego pierwszy stopień 4 lata się odbywa, a drugi 2 lata, czyli magisterka. Tak, w tym roku mam dyplom, ale dyplom z pierwszego stopnia, czyli z licencjatu. Nie piszę jeszcze pracy, moim zaliczeniem, czyli obroną jest właśnie ten dyplom, który trwa pół godziny i muszę się zmieścić w tym czasie śpiewając przeróżne songi. Więc tak, jestem na miejscu w domu rodzinnym i mam co robić, także mam nadzieję, że zajmuje mi to czas i głowę w tym trudnym okresie. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in.
No właśnie, ale zanim dojdzie do zakończenia Twoich studiów na Akademii Muzycznej w Gdańsku, Wydział Wokalno-Aktorski, specjalizacja musical, jak dowiadujemy się z Twojej biografii, Twoje początki wcale nie są związane z śpiewaniem, tylko z tańcem. I od 5 roku życia należałaś do zespołu tanecznego, zespół baletowy. I trwało to do 19 roku, ale chyba cały czas tańczysz i... No właśnie, taniec? Od tańca się zaczęło? Tak było? Oj, zdecydowanie tak było. Tak, zaczęło się wszystko od tańca. Zaczęło się od tańca tutaj, właśnie w moim rodzinnym mieście w Pile, kiedy to moi rodzice wysłali mnie na zajęcia do zespołu dziewczęcego Szafirki w Pile. No i tak naprawdę to była moja pierwsza miłość. Później był też sport, ale pierwsza moja miłość to był taniec. I od tego się wszystko zaczęło. Czyli zaczęło się od tańca i ten taniec jest z Tobą nadal i był przez te 5 lat studiów. Doskonaliłaś swój warsztat, uczestnicząc w różnych zajęciach, kursach, masterclassach tanecznych. No właśnie, ale to teraz jeszcze uściślimy. Dlaczego taniec? No i gdybyś teraz miała wybrać taniec, aktorstwo i śpiewanie, to co jest na pierwszym miejscu, co jest na drugim, a co jest na trzecim? No i właśnie tutaj muszę Cię zaskoczyć, jak i wszystkich oglądających. Nie potrafię wybrać z tych trzech dziedzin. Musical jest dziedziną, która składa się z trzech tych dziedzin, czyli śpiew, taniec i aktorstwo. I na ten moment, na tą chwilę nie potrafiłabym wybrać, co jest dla mnie najważniejsze. Śpiewacie za dziś sama udzielasz lekcji tańca w Dreams Musical Academy, o ile dobrze mówię. No właśnie, ale udzielasz lekcji tańca klasycznego. Wyjaśnij nam teraz w takim razie taniec klasyczny, no dla tych, którzy swoją edukację w zakresie tańca skończyli na polonezie tańczonym przy okazji matury, właśnie studniówki. No właśnie, taniec klasyczny. Gdyby ktoś chciał się zapisać na lekcję u Ciebie, to nauczy się czego z tego tańca klasycznego? I czy to jest to samo? No bo wiesz, ja jeszcze znam taniec współczesny, znam taniec nowoczesny, znam taniec towarzyski, tyle że nie tańczę. No ale właśnie, a taniec klasyczny i te wymienione przeze mnie, czym się różnią i którego z nich możesz, i właściwie czego możesz nauczyć kogoś, kto chciałby się zapisać właśnie do Ciebie? Dla mnie taniec klasyczny jest podstawą każdego innego gatunku tańca. Zarówno hip-hopu, tańca współczesnego, tańca towarzyskiego, wszędzie zawarte są elementy z tańca klasycznego. Dlatego tak, to prawda, że na początku w Dream School Musical nauczałam tego tańca, jednakże stwierdziliśmy razem z moim szefem Dominikiem Rybiałkiem, którego serdecznie pozdrawiam, że te podstawy wystarczą i należy przejść do nauczania tańca musicalowego, który również te elementy tańca klasycznego posiada. Between us, we won't be long.
Martyna, jak wiadomo, ten program nazywa się W Wielkim Kinie. Chyba jest nawet gdzieś tu napisane, albo tu, albo tam. Nieważne. No, ale ważny jest film, o którym chciałem powiedzieć i zapytać Cię, ponieważ występuje tam jedna scena tańca, słynne tango argentyńskie w filmie równie słynnym Zapach kobiety. Gra tam główną rolę słynny aktor Al Pacino. I Martyna, gdyby ktoś chciał nauczyć się właśnie tego tańca w skali 1 do 1, dokładnie te same ruchy taneczne, gdybyś mogła kogoś takiego nauczyć, to czy jest to możliwe? No i czy jest to trudne, czy jednak łatwe? Jak sądzisz? No i zobaczmy też przy okazji ten taniec. Sądzę, że nauka z jakiegokolwiek nagrania jest o wiele trudniejsza niż spotkania tancerza z żywą istotą. Jednakże uważam też, że będzie to trudne, ponieważ w filmie nie są nakręcone tylko nogi, ale również oczywiście twarze postaci filmowych. Dlatego to byłaby podwójna trudność, ale myślę, że jest to do wykonania. No dobrze, ale był jeszcze jeden słynny film Dirty Dancing ze słynnym, nieżyjącym już świętej pamięci Patrickiem Swayze. No i tam taniec finałowy. No nie wiem, nie znam się, wymieszanie różnych stylów tanecznych w jeden, łącznie ze słynnym podnoszeniem. No Martyna, a ten taniec, gdybyś mogła powiedzieć, to jest no, trudne, łatwe. Ile czasu zajęłoby komuś nauczenie się właśnie tego tańca, tych ruchów tanecznych w skali 1 do 1. No. I oczywiście zobaczmy też scenę tańca finałowego z tego filmu, Dirty Dancing. Bardzo trudne pytanie zadajesz, ponieważ to zależy, jakie umiejętności miałaby ta osoba, na jakim poziomie tańca byłaby. Jednakże to dlatego czas nam by się pewnie wydłużał albo skracał w zależności od tych umiejętności. Jednakże jest to, mówię, do zrobienia. Ja sama na studiach miałam choreografię do tegoż numeru z Dirty Dancing i było to do zrobienia. Myślę, że nie na jednych zajęciach, ale nasi chłopcy, których też również pozdrawiam, dali radę nas podnosić. So I'll tell you. Martyna, jak wiadomo, oprócz tańca, o którym już wspomnieliśmy, w Twoim życiu króluje śpiewanie. No i właśnie, kiedy był ten moment, ten pierwszy ważny moment, w którym pomyślałaś sobie, oho, tak, chcę śpiewać, chcę być piosenkarką, chcę się tym zajmować. Kiedy nastąpiło to olśnienie? No i właśnie, chodziłaś do szkoły muzycznej pierwszego, drugiego stopnia w Pile.
No i czy ten balet nie przeszkadzał w śpiewaniu? Może zacznę od tego i pocieszę osoby, które chciałyby na przykład zdawać na Akademię Muzyczną, na musical na przykład. Ja nie chodziłam w ogóle do szkoły muzycznej. Nie uczyłam się śpiewu, jestem amatorem. Już teraz nie, ponieważ uczę się na Akademii Muzycznej. Jednakże można się do niej dostać bez szkoły muzycznej. No, takim moim pierwszym nauczycielem śpiewu, tak naprawdę śpiew dopiero w moim życiu pojawił się w gimnazjum, kiedy zaczęłam chodzić na chór do pani Doroty Fons w mojej szkole, w gimnazjum, jeszcze wtedy gimnazjum. No i zaczęłam chodzić na konkursy, powoli je wygrywać. No i tak jakoś pokochałam też ten śpiew, no i było trudno jakoś tak wybrać, co bardziej zaczynam kochać, czy ten taniec, czy ten śpiew. Ale obie dziedziny sobie nie przeszkadzały nawzajem. Jest port. Wielki jak świat. Co się zwie? Amsterdam. Marynarze od lat pieśni swe nucą tam. Jest jak świat, wielki port. Marynarze w nim śpią, jak daleki śpi fiord. Nim szum fal zbudzi go. No i później przyszedł czas decyzji, wyboru po ukończeniu szkoły muzycznej drugiego stopnia, no, gdzie studiować dalej. Spił jest bardzo blisko do Poznania, tam też jest Akademia Muzyczna, jest blisko do Wrocławia, do Bydgoszczy, do Warszawy, a ty wybrałaś Akademię Muzyczną w Gdańsku. Dlaczego? Czyżby przez ten właśnie musical? Szczerze mówiąc, nawet w klasie maturalnej nie planowałam iść w ogóle na studia muzyczne. Byłam w klasie biologiczno-chemicznej i miałam iść w stronę medyczną. No i tak jakoś się coś we mnie obudziło. To było chyba w lutym i nagle mówię do rodziców, chyba będę zdawać na musical. Moi rodzice generalnie byli przerażeni i powiedzieli, dobra, masz jedną szansę. No i pojechałam oczywiście najpierw na dni otwarte do Baduszkowej, do studium wokalno-aktorskiego w Gdyni. Tam bardzo mi się spodobało i początkowo chciałam iść do studium. Jednakże po telefonie do dziekanatu Akademii Muzycznej w Gdańsku dowiedziałam się, że właśnie można zdawać do niej bez ukończenia szkoły muzycznej. No więc zdecydowałam, że tam też złożę dokumenty. No i w momencie, kiedy pojechałam na egzaminy do szkoły muzycznej w Gdańsku, to już byłam tak zmęczona od tych emocji, od fizycznego wysiłku, po tych 3 dniach egzaminów, bo egzaminy trwają 3 dni, że już odechciało mi się iść do studium, do Baduszkowej, na kolejne egzaminy, które były zaraz po. No i wszystko na jedną kartę. No i się dostałam. Jest port wielki jak świat, marynarze w nim mrą, umierają co świt, pijąc piwo i klnąc. Jest jak świat, wielki port, co się zwie Amsterdam, marynarze.